Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi kochani, witam was najserdeczniej w poniedziałkowy wieczór w naszym kolejnym zasypiaku, czyli spotkaniu kończącym ten dzień. Nie mamy poniedziałek, więc ciągle sobie rozważamy, jeszcze nam to zajmie pewnie parę tygodni, hymno miłości, a raczej konkretne wezwania z tego hymnu, żeby się uczyć miłości i też żeby się przyglądać Różnym cechom naszej miłości, czy według tej miłości kształtujemy nasze serca, nasze życie, nasze decyzje i wszystko, co nas dotyczy. Kanie, kolejne zdanie wydaje się bardzo oczywiste, ale jak zawsze ono niesie w sobie pewnie wiele pokładów głębi: czyli miłość nie pamięta złego. Kanie, można by tak najprościej oczywiście sobie pomyśleć o tym, że miłość przebacza, że miłość, szczególnie taka proszona nie, o przebaczenie. Nie chce nosić różnego rodzaju zadry, nie chce nosić krzywdy, tylko przebacza, zapomina. Kochani, wiem, że to są słowa, które się bardzo łatwo mówi, ale bardzo trudno niestety robi. Kochani, zobaczcie, jak bardzo często, mimo że rzeczywiście nawet mamy taką decyzję, nawet mamy taką ochotę, nie? albo takie postanowienie, żeby przebaczyć, szczególnie to jest możliwe wtedy, kiedy ktoś prosi, no bo bardzo trudno jest to zrobić, kiedy ktoś trwa tam w jakimś złym postępowaniu. Wtedy oczywiście ciągle to nosimy w sobie, nie? Ale nawet kiedy ktoś wiecie, przeprosi, poprosi nas o, nas o przebaczenie, dostrzeże zło, które nam uczynił, nie wiem, dostrzeże zranienia, które przez jego zachowanie, przez jego postępowanie, czy jej postępowanie nas dotknęło. I mówimy: tak, dobrze, super, że to dostrzegasz, bardzo się cieszę, że widzisz, że mnie skrzywdziłeś, skrzywdziłaś. Tak, przebaczam Ci, nie? A zobaczcie, kochani, jak łatwo minie tam, nie wiem, miesiąc, czy tydzień, czy rok, czy nawet więcej, i na przykład dojdzie do kolejnych kłótni, nie? do kolejnego jakiegoś takiego dotknięcia, to w nas się jakby też takim automatem odzywają tam te stare rzeczy, nie? Czyli jakby, mimo że przebaczyliśmy, mimo że nawet bardzo świadomie żeśmy to swoją decyzją odłożyli gdzieś w przeszłość, to potem jednak pamiętamy. Złe. Nie? I kochani, to nie chodzi oczywiście o pamięć, czyli o to, żeby udawać, wiecie, że coś nie istnieje, że to nie pamięta złego by oznaczało, że po prostu wykasujemy to z pamięci. Nie. Kochani, to jest bardzo w ogóle ciekawe, że dosłownie to zdanie miłość nie pamięta złego w tekście greckim można by jej przetłumaczyć miłość nie liczy zła. Miłość jakby nie prowadzi notatek na, te, na, na temat zła. Kani, kiedyś, to od jakiegoś małżeństwa słyszałem tam przy okazji jakichś rekolekcji małżeńskich, nie? że. Życie małżeńskie to jest tak, jakby zapisywać w takim, wiecie, kalendarzu, w notatniku, można by powiedzieć, w kartkowniku. Każdego dnia różnego rodzaju rzeczy, które się dzieją. Weźmy to pod uwagę, szczególnie te, które są trudne, nie? Czyli mamy dany dzień małżeństwa, na przykład dzisiaj. To nie chodzi przecież tylko, małżeństwa, tylko chodzi o małżeństwo, to chodzi w ogóle o wszelkie relacje. Mamy dzisiaj poniedziałek, no i na przykład może, nie wiem, dzisiaj wieczorem, kiedy myślicie o tym dzisiejszym dniu. Mam nadzieję, że tak nie było. Ale może jest tak, że macie do zapisania tam kilka rzeczy, które były. No, jakimś wiecie, zranieniem, krzywdą, które żeście albo komuś wyrządzili, albo ktoś wam wyrządził. Nie? No i macie dzisiaj spisane. I kochani, jeżeli tylko po prostu odwrócimy tą kartkę w tym pamiętniku, w notatniku, nie? I powiemy sobie, no nie będę pamiętał, nie? Kochani, to prawdopodobnie to tam zostanie, bo zobaczcie, tak jak w pamiętniku, to zostaje. I może być tak, że za miesiąc będziesz mieć zapisany, nie wiem, pół tego zeszytu z różnymi zranieniami, i one tam ciągle będą. Kochani, co to znaczy? To nie pamięta złego nie chodzi tylko o to, że dobra, chce ci przebaczyć, tylko to chodzi o bardzo konkretne działanie, żeby wykreślać te rzeczy stamtąd. Czyli, jeżeli cię na przykład dzisiaj coś zraniło, kochani, to nie pamięta złego polega między innymi na tym, że rozmawiamy z tą osobą o tym. Zobaczcie, jak często, kochani, w naszych relacjach, kiedy mówimy, nie pamięta złego, to chodzi o to, że ktoś nam zrobi coś tam złego, i mówimy, a dobra, nie będę o tym mówił, bo to spowoduje konflikt, to spowoduje problemy, zostawię to. I kochani, bardzo często to jest tylko odłożenie tego. To zostaje, że tak powiem, w nas, bo my wcale tego nie rozwiązaliśmy i to się gromadzi. I potem może być tak, że masz taki zeszyt cały zgromadzony, nie? I, Gani, oczywiście to nie mówię też o, wiecie, przeciwnej postawie, czyli takiej, że właśnie o wszystko nieustannie ciągle się czepiamy, że od każdej rzeczy natychmiast rozmawiamy i to z takie momentami, wiecie, może być aż nie, nie do zniesienia, bo ktoś ciągle po prostu ma jakieś pretensje o, o wszystko, nie? Nie, Gani, chodzi o to właśnie, żeby się zajmować tymi rzeczami, żeby je zostawiać. I też uwaga, jeżeli je zostawiliśmy, czyli na przykład jeżeli rzeczywiście porozmawialiśmy, nie? Jeżeli z kimś na dany temat, bo ten ktoś poprosił o przebaczenie, albo my powiedzieliśmy, słuchaj, to mnie boli, chcę, żebyś to dostrzegł. I ten ktoś mówi, dobra, no może nawet tego nie widziałem wcześniej, ale dostrzegam teraz, że to cię boli. I ty mówisz, dobra, no to postanawiam, że nie będę po prostu do tego wracał, nie będę o tym pamiętał. Uwaga! No to skoro postanowiłeś, to wyrwij tę kartkę. I nie może być tak, że potem, nawet jeżeli twoje uczucia będą mówiły coś innego, to wracaj do swojego postanowienia, czyli nie pamiętam złego. Nie tak, że no dobra, no co prawda mu przebaczyłem, ale teraz to wyciągnę, bo przez to, co znowu zrobił teraz, to mu bardziej dołożę, że tak powiem, stamtym jeszcze, nie? Kochani, to jest taka bardzo symptomatyczna metoda, nie? Że żeby po prostu bardziej wyszło na moje, to jeszcze wyciągnę rzeczy te starsze, nawet jeżeli są już przebaczone. Koniec zróbmy dzisiaj taki trochę rachunek sumienia z tego. Po pierwsze, czy się mierzymy z tym, czyli czy nie odkładamy tylko. Że tak powiem, nie znosimy cierpliwie tych rzeczy, a one wcale nie są znoszone cierpliwie, tylko my gromadzimy je w takim u serca. A po drugie, czy jeżeli rzeczywiście przebaczyliście, jeżeli rzeczywiście odłożyliście, to czy naprawdę, czy do tego nie wracacie, czy nie próbujecie znowu tego wykorzystać? Chwilę teraz, kochani, w rachunku sumienia o tym pomyślmy. Panie Jezu, dziękujemy Ci bardzo za Twoje miłosierdzie, za Twoją łaskę przebaczenia, którą okazujesz nieustannie każdemu, każdej z nas. Błogosowimy Cię za ten dar, ale jednocześnie prosimy Cię, naucz nas, żebyśmy potrafili go również okazywać sobie nawzajem. Tak jak się Panie Jezu modlimy, Wojcze Nasz, że przebacz nam nasze winy, jako i my przebaczamy. Chcemy przyjmować Twoje miłosierdzie i chcemy, żeby ono nas uczyło okazywania miłosierdzia drugiej stronie, niepamiętania, Złego. Daj nam taką łaskę, bardzo Cię o to Panie Jezu prosimy. Niech tak się stanie. Amen. Moi drodzy, to tyle w tym naszym dzisiejszym poniedziałkowym spotkaniu. Dajcie się, proszę, pobłogosławić. Poproszę o Wasze czoła. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Śpijcie dobrze, śpijcie, najlepiej, śpijcie w pokoju Chrystusa. Niech to będzie dobra, piękna, kochani noc. I do zobaczenia, do usłyszenia. Już niedługo, miejmy nadzieję, już jutro we wstawakach i w innych naszych spotkaniach. Wszystkiego pięknego, dobrej nocy z Bogiem. Papa. Pa.